Dobry wieczór Państwu. Chciałabym bardzo serdecznie powitać Państwa, Państwa zebranych w bibliotece i Państwa przed ekranami komputerów na 8. edycji Nocy Bibliotek, która odbywa się w tym roku pod hasłem To się musi powieść. I to się powiedzie, proszę Państwa. Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności. Miejsc sprzyjających wymianie idei i integracji. Dziś światło kierujemy na biblioteki, pokazując wspierającą moc literatury i siłę lokalnej społeczności. Witam publiczność Biblioteki Narodowej w Warszawie i wszystkich Państwa jeszcze raz przed ekranami w całym kraju. Teraz się Państwu przedstawię. Nazywam się Magdalena Warzecha. Jestem Jestem aktorką Teatru Narodowego i będę dzisiaj pełniła zaszczytną funkcję prowadzącego to niezwykłe wydarzenie. Czuję się zaszczycona. Chciałabym poprosić, ponieważ bardzo lubię towarzystwo, chciałabym poprosić na scenę osoby, które zaszczyciły nas dzisiaj. I na początku zacznę od głównego organizatora Nocy Bibliotek, którą jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zapraszam na scenę pana prezesa Jędrzeja Witkowskiego oraz panią Katarzynę Sołtan-Młodożeniec, krajową koordynatorkę Nocy Bibliotek. Współorganizatorem Nocy jest również Fundacja ABC21. Cała Polska czyta dzieciom. Zapraszam na scenę Joannę Górską, dyrektorkę do spraw współpracy. Zapraszam również gospodarza dzisiejszego spotkania, czyli miejsca, w którym się znajdujemy, pana dyrektora Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej, która jest patronem honorowym akcji. Zapraszam także serdecznie przedstawiciela mecenasa akcji firmy Platon, pana Roberta Kozłowskiego, kierownika działu bibliotek. I oczywiście bardzo serdecznie chciałabym również z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, dzięki którym mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać, dzięki którym mógł zostać zorganizowany ten wieczór i mogliśmy zintegrować się razem z prawie 1500 bibliotekami z całej Polski. Noc Bibliotek w 2022 roku jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Brawa, poproszę. Współorganizatorem Nocy Bibliotek jest od początku akcji Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, za co bardzo dziękujemy. Jednym z partnerów akcji jest Fundacja Powszechnego Czytania. Zapraszam na scenę panią Marię Deskur, prezeskę fundacji. I ostatnim gościem, którego zapraszam na scenę, jest pani Barbara Maria Morawiec, przepraszam. Pani z portalu Lustro Biblioteki. Wymienię w tym momencie
partnerów wydarzenia. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Fundacja Historia i Kultura, GD Events, a także wydawnictwa Zakamarki, Egmont, WAB, Mamania. Patroni medialni akcji to Wirtualna Polska, Wyborcza.pl, Książki, Magazyn do czytania, Polskie Radio Dzieciom, Lustro Biblioteki, Portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Trójka, Biblioteka w Szkole, Biblioteka Publiczna. Bardzo dziękujemy. Tradycyjnie już Noc Bibliotek otwieramy wspólnym czytaniem wiersza. W tym roku jest to wiersz o tajemniczo brzmiącym tytule Wciąganie w czytanie. Ale ponieważ to się wszystko musi powieść, proszę Państwa, to zapraszam na scenę autorkę wiersza, panią Joannę Miller. Jest z nami również jeszcze jedna pisarka, pani Katarzyna Majgier. Poproszę o odważne wejście na scenę. W tym punkcie w programie mam napisane dowcipna rozgrzewka przed czytaniem. Chyba nie mam poczucia humoru. Ale jako że wykonuję taki zawód, a nie inny, spróbuję poddać się temu punktowi. Proszę, żeby wszyscy Państwo nadeli maksymalnie policzki, tak jakbyście jak Miles Davis chcieli zagrać na trąbce. Bezwstydnie. Dziękuję bardzo. A teraz spróbujmy zaciągnąć policzki maksymalnie do środka i prawie je przygryźć zębami. Broda panu przeszkadza. Ja też mam brodę. Tak, to może tyle tytułem ćwiczeń, a teraz bardzo bym chciała, żeby Państwo zaangażowali się uczuciowo, Państwo w słuchanie i analizowanie wiersza, a Państwo zupełnie jak w drugiej B, w licealnej drugiej B oczywiście, przeczytali nam pięknie ten powstały specjalnie na to wydarzenie utwór. To co? To może pozwolę sobie zadyrygować i albo nie, Państwo powiedzą, czy pierwszy przeczyta pan dyrektor biblioteki, czy pani autorka? Pani autorka, oczywiście. Jestem za. W takim razie pierwsza pani autorka, następna osoba to pan dyrektor biblioteki, a dalej to już Państwo muszą się miksować tak, tylko proszę się nie pchać. Zapraszam autorkę, panią Joannę Miller, do przeczytania dwóch pierwszych zwrotek. Naprawdę aż tyle? Czytasz czy mów? Wciąganie w czytanie. Co na to powiecie, by sprzed ekranów się podnieść i jak do Endu w Minecrafcie iść tam, gdzie się rodzi opowieść? Najpierw ciekawej akcji trzeba supeł zawiązać, rozwinąć nitkę narracji, by nas mogła pociągać. Tak jak kiedyś Ariadna ciągnęła Tezeusza do labiryntu książek, już możemy ruszać. Tu jest wyruszać. Jak widać, potrzeba przemawiania jest nieokiełznana.
ten labirynt z szumiących jak buki kartek się składa, e-booki, te tutaj także są, żeby nam opowiadać. O wszystkim, czego sam rozum nie potrafi ogarnąć. Choćby mistrzowie rozrywki za frajdę uznali to marną. Tu na każdym levelu, to znaczy na regale, pełno jest bohaterów, a także archetypiarek. Oni się w punktach zwrotnych kręcą jak w tańcu z książkami, bijąc na kciuki i serca vlogerki ze streamerami. Tu nie ma banów i VIP-ów, pod okładkami prezenty. Strofy to strefy bez hejtu. Po trudach szczęśliwe puenty. A Jędrku. Chodźmy. Nie no, musisz być. Chodźmy. To ten jest hasło biblioteka. To razem. Historie, dramaty i wersy, raz ciarki, raz pociecha. Nie zwlekaj, zaloguj się w świecie na hasło biblioteka. Teraz spróbuję odkupić winy za tę poprawkę publiczną. Nie robi się takich rzeczy. Nie robi się. Karawana musi jechać. Tak miało być. Ja tutaj biję się w piersi. Zrobiłam panu kuku. Ale teraz, jak mówię, zapraszam pana do dyskusji, panie dyrektorze. Co pan nam powie na temat powodzenia? To znaczy powiedzenia, że to się musi powieść. Biblioteki są takimi miejscami, w których tylko może się powieść. Nie można się zawieść. Można wyruszyć, można ruszyć, można poruszyć. Można do duszy przemówić. Można znaleźć zawód jako profesję, bądź jako coś, co będziemy źle wspominać. Biblioteka to jest miejsce. To są treści, to jest piękno, to jest mądrość, powściągliwość, cisza, zadowolenia, a przede wszystkim chęć poznania. Bo biblioteki nas uzuchwalają do mądrości, do włączenia się wewnętrznie. Uzuchwalają nas do tego, żeby być lepszymi, żeby poznać doświadczenia osób, które przeżyły więcej, ale także, żeby poznać tych, którzy przeżyli mniej i też to doświadczenie jest nam potrzebne. Biblioteka nas uczy również wrażliwości. Dlatego musi się powieść, jeżeli chcemy być cywilizowanym społeczeństwem. Dziękuję. Panie dyrektorze, ja osobiście panu bardzo dziękuję za te słowa. Pan mnie wzruszył, szczerze. Kolejną osobą, którą chciałabym zapytać o osobistą refleksję na temat tytułu, który dzisiaj ogrywamy wszyscy skutecznie, mianowicie to się musi powieść. Co to dla państwa znaczy, że to się musi powieść w tym kontekście? Bo powieść to jest właściwie fragment naszego życia. Każdy z nas ma jakąś powieść, jest w trakcie jakiejś powieści, prawda? Coś snujemy, coś nam się przytrafia, coś się z nami dzieje. Żyjemy. To jest temat, to jest powieść. A w bibliotece tych powieści na każdej półce są tysiące. Pewnie nikt ich w życiu wszystkich nie przeczyta, ale jak jest taki dyrektor w takiej bibliotece, to jutro tutaj jest tłum po prostu, dziki. Okiełznany. Okiełznany, dobrze powiedziane. Poproszę o rodzaj krótkiego zwierzenia pana Jędrzeja Witkowskiego, prezesa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.
dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie. To jest super przyjemność, żeby tutaj być z Państwem. Zostałem poproszony, żeby powiedzieć o dwóch rzeczach i żeby było krótko i twórczo. Nie wiem, czy podołam, ale chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach, które muszą się powieść. Po pierwsze, powieść się musi dzisiejsze spotkanie i strasznie się cieszę, że to spotkanie się odbywa równolegle w 1400 bibliotekach w całym kraju, bo jak się spotykają ludzie, którzy czytają, którzy lubią czytać, którzy chcą czytać i chcą się dzielić tą radością czytania, to musi się powieść. To jest pierwsza ważna rzecz, która musi się powieść. A druga jest równie ważna, jest też poważna. Chcę powiedzieć o tym, że musi się powieść wielki projekt, który trwa teraz w naszym kraju. To jest projekt Gościnna Polska. To jest projekt, w którym razem snujemy opowieść o naszym kraju, snujemy ją na nowo. Snujemy opowieść w czasach zła, ale snujemy ją w czasie, kiedy opowiadamy też dobrą historię. Historię o gościnności, historię o empatii, historię o wyrozumiałości, o tym, że potrafimy przyjąć setki tysięcy ludzi, którzy uciekają przed wojną i którzy stracili ten dom, i w naszym kraju jako społeczeństwo jesteśmy w stanie stworzyć tym osobom namiastkę domu. I to też jest opowieść o nas, o naszym sprawstwie i o tym, co dla nas ważne. I mam nadzieję, że w tej opowieści, która zakończy się happy endem dla nas wszystkich, zaczniemy też na nowo opowiadać historię o sobie, o naszym kraju i o naszych przyjaciołach z Ukrainy. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za te refleksje, bardzo. A przed państwem w podobnym zwierzeniu, znaczy w podobnym poruszanym temacie, ale oczywiście pewnie z innej perspektywy, wystąpi pani Katarzyna Sołtan-Młodożeniec, krajowa koordynatorka Nocy Bibliotek. Dziękuję bardzo. Ja powiem bardzo króciutko. Nie będzie to zwierzenie, będzie to podziękowanie, bo ja zawsze wykorzystuję tę okazję otwarcia Nocy Bibliotek. Prowadzę ją od 8 lat w CEO, w bardzo przyjaznej atmosferze, i tegoroczne hasło, to się musi powieść, sprawiło, że poczułam, że naprawdę biblioteki inspirują się tym, co proponujemy. Są miejscem otwartym na gości z Ukrainy. To było widać też tutaj wspaniale, bo były filmy w różnych wersjach językowych i na film ukraiński, po ukraińsku przyszło najwięcej osób. Naprawdę otwierajcie się państwo, potrzebujemy was. Chcę powiedzieć o tym, że w tym roku w Nocy Bibliotek bierze udział prawie 1500 bibliotek. Dwie poprzednie edycje były pandemiczne. Część wydarzeń była zdalnie, część była bardzo kameralna. W tym roku jest mnóstwo nocowanek, które są niezapomniane. Przepraszam, to nie będzie refleksja, ale ja to muszę powiedzieć, bo to są cudowne, niezapomniane wydarzenia. Mnóstwo bibliotek otworzyło się. Zresztą powiem szczerze, panie dyrektorze, tutaj jest też cudowna przestrzeń. Szkoda, że kończymy wcześniej wieczór. Są cudowne miejsca, gdzie moglibyśmy przenocować. Jest naprawdę, bibliotekarze są niezwykle otwarci. Przecież wiadomo, że to jest organizacyjne wyzwanie, prawda? Przychodzą dzieci z poduszkami, z latarkami, śpią między regałami, my proponujemy różne filmy, śniadania literackie, kolacje literackie. Bibliotekarze się tego nie boją, prawda? Robią to. To są niezapomniane wrażenia, które są potem wspominane do końca życia. W tym roku mamy prawie 1500 bibliotek. W tym, słuchajcie, Bibliotekę Polską w Kairze. Po prostu dzieje się tam teraz. Bibliotekę Polską w Limerick. No, Limeryki, miejsce samo, prawda, zobowiązuje. Dzieje się. Ja w ferworze pracy przed otwarciem nocy odbieram wiadomości. Przepraszam, chcę zapisać mojego jeżyka na nocowankę, ale gdzie? W Mississadze. W Mississadze. Aha, no tak, jest Biblioteka Polska w imienia księdza Bąka w Mississadze, która od 5 lat bierze udział w Nocy Bibliotek, i dzwoni do mnie mama, która myśli, że ja koordynuję to po prostu, że tak jest, że my jako CEO koordynujemy wszystkie te wydarzenia. A przecież bez was, kochani bibliotekarze, kochane bibliotekarki, to by się nie powiodło. Więc bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami. 8 raz to robimy. Nie polegliśmy w pandemii. Noce muzeum było odwołane. Kochamy je, ale my byliśmy przez cały czas. Bardzo dużo się działo, także jak może się nie powieść. Dziękuję bardzo. No i pani Joanna Górska, z nie mniejszym entuzjazmem, bardzo proszę, dyrektorka do spraw współpracy Fundacji ABC21, Cała Polska czyta dzieciom.
Dobry wieczór. Z większym entuzjazmem niż Katarzyna Sołtan Młodożeniec to się nie da. Ale ja chciałam przede wszystkim pozdrowić wszystkich bibliotekarzy, wszystkie bibliotekarki, wszystkie czytelniczki, wszystkich czytelników, wszystkich państwa od pani prezes Ireny Koźmińskiej i całego zespołu Fundacji ABC21 Cała Polska czyta dzieciom. No i ja myślę, że będziemy się tutaj wszyscy powtarzać, ale ja po prostu bardzo, bardzo się cieszę, że powiodło się zorganizowanie kolejnej, ósmej już edycji Nocy Bibliotek, że tutaj się spotykamy i tam przed tymi ekranami się spotykamy i w tych 1500 bibliotekach w całym kraju. I no myślę, że to, czego nam teraz bardzo potrzeba, to no takiej energii i paliwa do dalszych działań. Na pewno takie spotkania dają dużo dobrej energii, ale no oczywiście najlepszym paliwem jest czytanie. Najlepiej czytać takie książki, dzięki którym możemy być lepszymi ludźmi i podejmować lepsze decyzje i po prostu lepiej się czuć. I po prostu no, czytajmy jak najwięcej, a ponieważ nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować, to czytajmy dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. I ja chciałam skazać też słowo do naszych ukraińskich druziów, które zaraz u Polski. Ja nadzieję, że ktoś może tu też znamy na tej zustryci. I ja prosto skażu na no, jak nasze hasło? To się musi powieść. Maje buty uspich. Peremożemo. Sława Ukrainie. Brawo. Dziękuję. Nie odpuszczamy nikomu. Pani Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. To się musi powieść. Dzień dobry. Ja bym dopowiedziała taką myśl, którą mi jest bardzo bliska, czyli wychodzenie do nieczytających. Wydaje mi się, że Noc Bibliotek jest takim trochę odjazdowym pomysłem, w którym mam nadzieję dużo ludzi, którzy na co dzień nie czytają, mogą się zachęcić, bo jest to event, jakaś impreza troszkę inna niż po prostu funkcjonowanie biblioteki. I no, to wydaje mi się być super istotne, żebyśmy wspólnymi siłami poszerzali grono, które przychodzi, czyli myśleli o tych ludziach, którzy nie czytają książek z takiego czy innego powodu i kładzie się to cieniem na ich funkcjonowaniu, tak jak powiedział dyrektor Makowski. Potrzebujemy czytać, żeby dobrze funkcjonować w społecznościach, więc nocujmy w bibliotekach. Dziękuję. Zapraszamy pana Roberta Kozłowskiego. Dobry wieczór państwu. Od kilku lat piszemy tą wspaniałą powieść pod tytułem Noc Bibliotek i to się nam powodzi. Dzisiaj po raz ósmy. I ja bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, że mam tą możliwość i zaszczyt uczestniczyć w pisaniu właśnie tej powieści. A powody są dwa. Po pierwsze, co tutaj już się przewijało we wcześniejszych wypowiedziach, jesteśmy wśród ludzi szczęśliwych. I trochę parafrazując Tolkiena, można powiedzieć, że jesteśmy wśród ludzi, którzy niejako związali swoje życie, swój los z książkami, z literaturą, z bibliotekami. A po drugie, dzisiejszy finał Nocy Bibliotek odbywa się we wspaniałym miejscu, w Bibliotece Narodowej, tak pięknie odnowionej bibliotece, gdzie znajduje się tyle zabytków pieśniemictwa, artefaktów i można też powiedzieć, że no, jesteśmy w miejscu, w bibliotece matce wszystkich bibliotek w Polsce. I też korzystając z tej okazji, chciałem się właśnie zwrócić do wszystkich bibliotek, bo to dzięki państwu, dzięki państwa zaangażowaniu, uporowi, pasji powodzi się ta kolejna edycja Nocy Bibliotek. Za to państwu w imieniu mojej firmy, firmy Platon, bardzo serdecznie dziękuję, bo to suma tych małych powodzeń jest właśnie tym wielkim naszym projektem. Ale dzisiaj wiemy i nie sposób się do tego nie odnieść, już było to robione, że przecież w tej chwili życie, okoliczności stawiają przed nami o wiele ważniejsze zadania, bo
stoimy w obliczu ochrony, bronienia naszych zdobyczy, naszej cywilizacji. I znowu posługując się może znowu Tolkienem i powiem tak, tam jest napisane, że coś dzieje się na wschodzie. My dzisiaj wiemy co, ale możemy to pokonać, ale pokonamy to wówczas, kiedy będziemy razem, kiedy będziemy jedną wielką drużyną ludzi miłujących wolność. I to nam się powiedzie wtedy, kiedy będziemy razem. Dziękuję bardzo, życzę dobrej nocy i dobrej nocy bibliotek. Do zobaczenia za rok. To co, gasimy światło, tak? Pan już... Ja tu mam jeszcze parę punktów. Natychmiast zapraszam do odpowiedzi krótkiej, a węzłowatej panią Joannę Miller. Jestem poetką, więc będzie krótko i węzłowato i będzie z metaforą, która jest też w tym wierszyku, bo tam najwięcej powiedziałam. A metafora jest las, a biblioteka. Dwa dni temu byłam w rezerwacie przyrody, czy wczoraj, niedaleko mnie w Olszynce Grochowskiej. Byłam tam sama, poszłam tam, żeby od siebie uciec albo siebie odnaleźć i słyszałam drzewa, ale słyszałam też jakby głosy tych ludzi, którzy tam wtedy walczyli, ukrywali się w tym lesie. I tak sobie dzisiaj, jak weszłam do biblioteki, usłyszałam tę ciszę, ale też ten szum, pomyślałam, że też jestem w takim rezerwacie nie przyrody, tylko rezerwacie kultury, w którym można wsłuchać się w siebie, odnaleźć siebie, ale też usłyszeć głosy, które się tam dobywają z tych booków, e-booków i które do nas szumią i też myślę, że uczą nas, to już było dzisiaj powiedziane, uczą nas czegoś o sobie, o innych i też może pozwalają, żeby te lasy, o których wszyscy wiemy, te lasy na wschodzie na przykład, może były lepszym miejscem. Taką mam nadzieję i to się musi powieść. Dzięki. Zapraszam do wypowiedzi panią Barbarę Marię Morawiec. Drodzy Państwo, biblioteki to najlepiej działające instytucje publiczne i myślę, że taka akcja jak Noc Bibliotek musi się w nich powieść. Dziękuję wszystkim bibliotekarkom i bibliotekarzom za wielkie zaangażowanie w tą akcję, ale także na pomoc Ukrainie i myślę, że za to wszystkim bibliotekarzom należą się brawa. I poproszę też o zabranie głosu panią Katarzynę Majgier. Po usłyszeniu tych wszystkich wypowiedzi mogę powiedzieć, że to się naprawdę musi powieść, skoro już tak bardzo to się wiedzie. Także mam wrażenie w ogóle, że z roku na rok coraz więcej się dzieje wokół Nocy Bibliotek. Pandemia jej właśnie nie zmogła, nie zaszkodziła, to jest fantastyczne. Także naprawdę myślę, że nie ma innego wyjścia, to się musi powieść. Będą to lilie Adama Mickiewicza. Oczywiście Państwo wszyscy znają, proszę śledzić tekst. Jak się pomylę, proszę wołać. Z ogromną przyjemnością przeczytam je dla Państwa. Będzie to dla mnie duża przyjemność, a mam nadzieję, że dla Państwa również. Zrobimy to szybko, sprawnie i wspólnie, jeśli się Państwo na to zgodzą. A mnie będzie bardzo zależało na tym, żeby Was do tego zachęcić i nakłonić w jakiś sposób. Za dużo obiecywać nie mogę, ale może nie najgorszą zabawę przynajmniej. Bardzo by mi zależało na tym, żeby dali się Państwo namówić na pewien rodzaj współpracy. I w miejscach, które macie na kartkach zaznaczone, abyście zechcieli Państwo aktywnie włączyć się w moją interpretację. Mam nadzieję, że jest to dosyć czytelnie nazwane. Będę miała prośbę, żeby to robić wszystko głośno i z dużym zaangażowaniem. Dobrze? Nie krępujemy się, jesteśmy w końcu w Bibliotece Narodowej, proszę Państwa. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabija pana, zabiwszy grzebie w gaju na łączce przy ruczaju. Grób lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa. Rośnij kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko. Jak pan leży głęboko, tak ty rośnij wysoko. Potem cała skrwawiona,
męża zbójczyni, żona, bierze przez łąki, przez knieje i górą, i dołem, i górą. Zmrok pada, wietrzyk wieje, ciemno, wietrzno, ponuro. Wrona gdzie niegdzie kracze i puchają puchacze. Puchu, puchu, puchu. Bierze w dół do strumyka, gdzie stary rośnie bóg. Do chatki pustelnika stuk, 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 stuk. Kto tam? Spadła zapora. Wychodzi starzec, świeci. Pani na kształt upiora z krzykiem do chatki leci. Ha, ha! Zsiniałe usta, oczy przewraca w słup. Drżąca, zbladła jak chusta. Ha, mąż! Ha, trup! Niewiasto, Pan Bóg z tobą, co ciebie tutaj niesie? Wieczorną, słotną dobą, co robisz sama w lesie? Tu za lasem, za stawem błyszczą mych zamków ściany. Mąż z królem Bolesławem poszedł na Kijowiany. Lato za latem bieży, nie masz go z bojowiska. Ja młoda wśród młodzieży. A droga cnoty śliska. Nie dochowałam wiary. Ach, biada mojej głowie! Bóg srogie głosi kary. Powrócili mężowie. Ha, ha! Mąż się nie dowie. Oto krew, oto nóż. Po nim już, po nim już. Starcze, wyznałam szczerze. Ty głoś świętymi usty, jakie mówić pacierze, gdzie mam iść na odpusty. Ach, pójdę aż do piekła, zniosę bicze, pochodnie, byleby moje zbrodnie wieczysta noc powlekła. Niewiasto, rzeczy stary, więc ci nie żal rozboju, ale tylko strach kary. Idźże sobie w pokoju, rzuć bojaźń, rozjaśń lica, wieczna twa tajemnica, bo takie sądy Boże, iż co ty zrobisz skrycie, mąż tylko wydać może. A mąż twój stracił życie. Pani z wyroku rada, jak wpadła, tak wypada. Bierze nocą do domu, nic nie mówiąc nikomu. Stoją dzieci przed bramą. Mamo, wołają, mamo, a gdzie został nasz tato? I nieboszczyk. Co? Wasz tato? Nie wie, co mówić na to. Został w lesie, za dworem. Powróci dziś wieczorem. Czekają wieczór dzieci. Czekają drugi, trzeci. Czekają tydzień cały. Nareszcie zapomniały. Pani zapomnieć trudno. Nie wygnać z myśli grzechu. Zawsze na sercu nudno, nigdy na ustach śmiechu, nigdy snu na źrenicy. Bo często w nocnej porze coś stuka się na dworze. Coś chodzi po świetlicy. Dzieci, woła. To ja dzieci, wasz tato. Noc przeszła, zasnąć trudno.
nie wygnać z myśli grzechu. Zawsze na sercu nudno, nigdy na ustach śmiechu. Idź, Hanko, na dziedziniec. Słyszę tętent na moście i kurzy się gościniec. Czy nie jadą tu goście? Ihaha, ihaha. Idź na gościniec i w las. Czy kto nie jedzie do nas? Patataj, patataj, patataj. Ihaha, ihaha, ihaha. Jadą! Jadą w tę stronę. Tuman na drodze wielki. Rżą, rżą koniki wrone. Ostre błyszczą szabelki. Jadą, jadą panowie, nieboszczyka bratowie. Ha! Witajże nam, czy zdrowa? Witajże nam, bratowa. Gdzie brat? Nieboszczyk brat. Już pożegnał ten świat. Kiedy? Dawno. Rok minął. Umarł. Na wojnie zginął. To kłamstwo. Bądź spokojna. Już skończyła się wojna, brat zdrowy i ochoczy. Ujrzysz go na swe oczy. Pani ze strachu zbladła, zemdlała i upadła. Oczy wywraca w słup, z trwogą dokoła rzuca. Gdzie on? Gdzie mąż? Gdzie trup? Powoli się ocuca. Omdlała niby z radości i pytała u gości. Gdzie mąż? Gdzie me kochanie? Kiedy przede mną stanie? Powracał razem z nami, lecz przodem chciał pośpieszyć. Nas przyjąć z rycerzami i twoje łzy pocieszyć. Dziś, jutro pewnie będzie, pewnie kiedyś w obłędzie ubite minął szlaki. Zaczekajmy dzień jaki, poszlemy szukać wszędzie. Dziś, jutro pewnie będzie. Posłali wszędzie sługi. Czekali dzień i drugi, gdy nic nie doczekali, z płaczem chcą jechać dali. Zachodzi drogę pani, bracia moi kochani, jesień zła do podróży, wiatry, słoty i deszcze. Wszak czekaliście dłużej, czekajcie trochę jeszcze. Czekają. Przeszła zima. Brata nima i nima. Czekają, myślą sobie, może powróci z wiosną. A on już leży w grobie. A nad nim kwiatki rosną. A rosną tak wysoko, jak on leży głęboko. I wiosnę przeczekali i już nie jadą dali. Do smaku im gospoda, bo gospodyni młoda. Że chcą jechać, udają, a tymczasem czekają. Czekają aż do lata. Zapominają brata. Do smaku im gospoda i gospodyni młoda. Jak dwaj u niej gościli, tak ją dwaj polubili. Obu nadzieja łechce, obadwaj zdjęci trwogą. Żyć bez niej żaden nie chce. Żyć z nią obaj nie mogą. Wreszcie na jedno zdanie idą razem do pani. Słuchaj, pani bratowo, przyjm dobrze nasze słowo. My tu próżno siedzimy, brata nie zobaczymy. Ty jesteś jeszcze młoda, młodości twojej szkoda. Nie wiąż dla siebie świata, wybierz brata za brata. To rzekli i stanęli.
gniew ich i zazdrość piecze. Ten to ów okiem strzeli, ten to ów słówko rzecze, usta sine przycieli, w ręku ściskają miecze. Pani ich widzi w gniewie, co mówić sama nie wie. Prosi o chwilkę czasu. Bierzy zaraz do lasu, bierzy w dół do strumyka, gdzie stary rośnie buk. Do chatki pustelnika stuk, 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 stuk. Całą mu rzecz wykłada. Pyta się, co za rada. Ach, jak pogodzić braci? Chcą mojej ręki oba. Ten i ten się podoba. Lecz kto weźmie, kto straci? Ja mam maleńkie dziatki i wioski, i dostatki. Dostatek się z mi tręża, gdy zostałam bez męża. Lecz ach, nie dla mnie szczęście, nie dla mnie już zamęście. Boża nade mną kara, ściga mnie nocna mara. Zaledwie przymknę oczy, traf, traf. Klamka odskoczy, budzę się, widzę, słyszę, jak idzie i jak dyszę, i dyszę, i jak tupa. Ach, widzę, słyszę, to rupa. Skrzyp, skrzyp i już nad łożem skrwawionym sięga nożem i iskry z gęby sypie i ciągnie mnie i szczypie. Ach, dosyć, dosyć strachu, nie siedzieć mnie w tym gmachu, nie dla mnie świat i szczęście, nie dla mnie już zamęście. Córko, rzecze jej stary, nie masz zbrodni bez kary. Lecz jeśli szczera skrucha, zbrodniarzów Pan Bóg słucha. Znam ja tajnie wyroku. Miłą ci rzecz obwieszczę. Choć mąż zginął od roku, ja go wskrzeszę. Dziś jeszcze. Co, co? Jak? Mój Boże, nie czas już, ach, nie czas. To żelazo zabojcze na wieki dzieli nas. Ach, znam, żem warta kary i zniosę wszystkie kary, byle się pozbyć mary. Zrzekę się mego zbioru i pójdę do klasztoru i pójdę w ciemny las. Nie, nie wskrzeszaj, mój ojcze, nie czas już, ach, nie czas, to żelazo zabojcze na wieki dzieli nas. O, starzec westchnął głęboko i łzami zalał oko. Oblicze skrył w zasłonie, drżące załamał dłonie. Idź za mąż, póki pora. Nie lękaj się upiora. Martwy się nie ocuci. Twarda wieczności brama i mąż twój nie powróci. Chyba zawołasz sama. Lecz jak pogodzić braci? Kto weźmie, a kto straci? Najlepsza będzie droga zdać się na los i na Boga. Niechajże z ranną rosą pójdą i kwiecie zniosą. Niech każdy weźmie kwiecie i wianek tobie splecie i niechaj doda znaki, żeby poznać czyj jaki i pójdzie w kościół Boży i na ołtarzu złoży. Czyj pierwszy weźmiesz wianek, ten mąż twój, ten kochanek. Pani z przestrogi rada, już do małżeństwa skora, nie lęka się upiora, bo w myśli swej układa nigdy w żadnej potrzebie nie wołać go do siebie. I z tych układów rada jak wpadła, tak wypada. Bierze prosto do domu, nic nie mówiąc nikomu. Bierze przez łąki, przez gaje i bierze. I staje i myśli i słucha. Zda się, że ją ktoś goni.
i że coś szepce do niej, wokoło ciemność głucha, to ja, twój mąż, i staje, i myśli, i słucha, słucha, zrywa się, bierzy, włos się na głowie jeży, w tył obejrzeć się lęka, coś wciąż po krzakach stęka, echo powtarza wciąż, to ja, twój mąż. Lecz zbliża się niedziela, zbliża się czas wesela. Zaledwie słońce wschodzi, wybiegają dwaj młodzi. Pani śród dziewic grona do ślubu prowadzona wystąpi śród kościoła i bierze pierwszy wianek. Obnosi go dokoła. Oto w wieńcu lilije. Ach, czyjeż to są czyje? Kto mąż mój, kto kochanek? Wybiega pierwszy brat. Radość na licach płonie, skacze i klaszcze w dłonie. Tyś moja, mój to kwiat. Między lilii kręgi uplotłem wstążek zwój. To znak, to moje wstęgi. To mój, to mój, to mój. Kłamstwo, drugi zawoła. Wyjdźcie tylko z kościoła, miejsce widzieć możecie. Kędy rwałem to kwiecie, rwałem na łączce w gaju, na grobie przy ruczaju, okaże grób i zdrój. Ty mój. To mój, to mój. Kłócą się źli młodzieńce. Ten mówi, ten zaprzecza. Dobyli z pochew miecza, wszczyna się srogi bój. Szarpią na sobie wieńce. To mój, to mój, to mój. Wtem drzwi kościoła trzasły. Wiatr zawiał. Świece zgasły. Wchodzi osoba w bieli. Znany chód, znana zbroja. Staje. Wszyscy zadrżeli. Staje, patrzy ukosem. Podziemnym woła głosem mój wieniec. I ty moja, kwiat na mym rwany grobie, mnie, księże, z tułą wiąż, zła żono, biada tobie. To ja, twój mąż, źli bracia, biada obu. Z mego rwaliście grobu, zawieście krwawy bój. To ja, twój mąż, wasz brat, wy moi. Wieniec mój, dalej na tamten świat. Wstrząsła się cerkwi posada, z zrębu wysuwa się zrąb. Sklep trzeszczy, głąb zapada, cerkiew zapada w głąb. Ziemia ją z wierzchu kryje, na niej rosną lilije, a rosną tak wysoko, jak pan leży głęboko. Dobry wieczór. Zaczynamy naszą opowieść. Za każdą opowieścią stoi jakaś historia. Ta historia jest bardzo krótka. Joanna Górska zaprosiła nas do przygotowania opowieści o tym, że to się musi powieść, ale jednak, żeby to było też opowieści jako gatunku, jeszcze, bo mamy rok romantyzmu polskiego, to żeby było coś może o romantykach, jeszcze, żeby była tu Maria Konopnicka i jeszcze parę innych elementów, więc stanęłyśmy wobec tej układanki. Ale uznałam, że pójdę takim nurtem, który często mi towarzyszy. I odwołam się jakby do takiego pomysłu, o którym sądzę, że się sprawdza, to znaczy, to może ja powiem coś o Elizie Orzeszkowej. I właśnie powiem coś o Elizie Orzeszkowej. Dookoła tej postaci jest zbudowana ta opowieść, a właściwie wariacja
czy pewne wyobrażenie, no, przez które przechodzimy razem z Elizą Orzeszkową pewnego letniego nadniemańskiego dnia, a te wszystkie pozostałe elementy też się tutaj pojawią, więc trochę już zaspoilowałam. No ale to, że one się znały z Konopnicką, to nie jest wielka niespodzianka, prawda? Chodziły w końcu do jednej szkoły i ich przyjaźń datowała się od wczesnej nastoletniości do końca życia obydwu pisarek, które zresztą umarły w jednym roku. No i jeszcze zacznę cytatem z literatury. Ja lubię literaturę, bo dla mnie tam jest więcej życia niż w moim własnym. Jest ono tam w takiej kondensacji, w jakiej nie znajduje go w rzeczywistości nigdy. Za cenę zgęszczenia płaci się nierealnością. To jest Witkacy i Nienasycenie. Ale coś w tym jest, w tej odpowiedzi, po co nam literatura. No właśnie po to, bo w niej życie i doświadczenie jest zagęszczone, mocniejsze. Widzimy tam siebie, jakby ktoś nas opowiadał. No to my teraz opowiemy Elizę, ale opowiemy ją w tym świecie, który ona napisała. I niech sobie tam pani Eliza Orzeszkowa wędruje, a my wędrujmy razem z nią. Potem, co będzie potem, to zobaczymy. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z nad pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. To całkiem inny dzień niż ten prawdziwy dzień dzisiaj, prawda? Dzień letni i świąteczny. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi nad nimi borkami i gajami. Z drugiej wysoki brzeg Niemna, piaszczystą ścianą wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru oderżnięty od błękitnego nieba, ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie pękate grusze, stare krzywe wierzby i samotne słupiaste topole. Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór pół obręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą, tkwiącą w niej warstwą czerwonego marglu. Na świetnym tym tle, w zmieszanych z dala zarysach, rozpoznać można było dwór obszerny i w niewielkiej od niego odległości na jednej z nim linii rozciągnięty szereg kilkudziesięciu dworków małych. Był to wraz z brzegiem rzeki zginający się nieco w półkole sznur siedlisk ludzkich, większych i mniejszych, wychylających ciemne swe profile z większych i mniejszych ogrodów. Eliza Orzeszkowa idzie nad Niemańską Łąką. Nie wiem, czy państwa fascynowały tak jak mnie fotografie Elizy Orzeszkowej, na których Eliza Orzeszkowa zawsze wygląda tak samo. Jest ubrana w czarną suknię, unieruchomiona, ma siwe włosy, chyba od urodzenia siwe, splecione czy związane w kok, minę pełną powagi. Jest ubrana w suknię aksamitną, zwykle czarną, z białym kołnierzykiem. Na niektórych fotografiach ta suknia jest szkarłatna, ale to są chyba fotografie kolorowane. W każdym razie taka Eliza idzie tą nadniemańską łąką w tej aksamitnej, ciężkiej sukni. Jesteśmy na Białorusi, która w czasach Elizy Orzeszkowej również przez nią samą była nazywana raczej Litwą. Kończy się wiek XIX. Dzieje się to wszystko dawno temu,
A może wcale się to nie zdarza? No bo właściwie jaki jest status tego dnia, tego krajobrazu i tej fotograficznej Elizy, którą teraz wycinamy ze zdjęcia i wstawiamy ją w nadniemeńskie łąki? I oto dwuwymiarowa postać idzie i zaczyna się poruszać i słyszymy, jak szeleści jej ciężka suknia. Może możemy coś zrobić dla niej i dla siebie, żeby tamta Eliza była jakaś bardziej prawdziwa, bliższa sobie samej i bliższa też nam. Tak jakbyśmy widzieli ją teraz, na własne oczy, byli tam, na tej drodze, jakby tutaj to było tam, a wtedy to było teraz. Na postaci Elizy nie ma ani jednej rysy. Jest nawet trochę nieludzka, jakby to nie była żywa osoba. Jestem już stara, ale pochwalić się tym mogę, że i za młodu nie lubiłam nigdy siedzieć po męsku ani po turecku, a myłam się zawsze i czesałam tak, jak Pan Bóg przykazał, pisała Eliza Orzeszkowa w jednym z listów do przyjaciół. Miała wtedy lat 41. Więc była to taka sobie starość. Kiedy pani Eliza, ubrana niezmiennie w czarną aksamitną suknię, siadywała o zmroku na ciemnej kanapie, suknia zlewała się z oparciem. Widoczna była tylko biała, jakby zawieszona w powietrzu, dostojna twarz, notował jeden ze świadków epoki. Dodajmy, ta zawieszona w powietrzu dostojna twarz mogła być otoczona kłębem papierosowego dymu, ponieważ Eliza Orzeszkowa paliła jak smok. Jedno tylko przyzwyczajenie mam fatalne. Palę papierosy. Nauczyła mnie tego głęboka samotność, w której spędziłam 6 lat bardzo młodych, bo od 21 do 27 roku życia. Było to w poojcowskim domu, wiejskim, starym, dużym, pustym. W latach tych ciszy niemal grobowej, samotności bezbrzeżnej i ciągłego wewnętrznego płaczu nad sobą i nie nad sobą, nauczyłam się czytać, pisać i papierosy palić. Wszystkie te trzy rzeczy robię aż dotąd, pisała. Ale poza tą jedną fatalną słabością Eliza zdawała się nie mieć żadnych innych. Była jak posąg, jako posąg wyskoczyła już z łona matki nienaruszalna. Może warto przypomnieć o tym, że w jej czasach, żeby być pisarką, warto było być pisarzem. W każdym razie lepiej było być pisarzem. Ma głowę jakby męską, zanotował Teodor Jeskę-Choiński, a Henryk Sienkiewicz komplementował Elizę Orzeszkową słowami: jest mniej kobieca od innych autorek. No bo wiadomo, męskie to jest ustrukturowane, uporządkowane, racjonalne, przewidywalne, a kobieca jest ciemne, płynne, histeryczne, nieracjonalne, przede wszystkim nieprofesjonalne. Te komplementy, jak mi się wydaje, troszkę się zmieniły do naszych czasów, ale nie aż tak znowu bardzo. Ale wróćmy do tej Elizy i idźmy z nią, bo się nieustannie oddalamy w stronę tekstu. I to wszystko też jest takie pociągające, żeby być w tekście, w tym, co zapisano, a nie tam na tej nadniemeńskiej łące. Powiedzmy po raz kolejny to proste zdanie. Eliza idzie. Idzie i myśli. Na przykład o tym, jak to się wszystko zaczęło. Rwie zioła, trawy, przyniesie je do domu, zasuszy i będzie z nich układała swoje legendarnie piękne zielniki. Przez jej głowę przelatują różne myśli, nie wszystkie są bardzo uporządkowane. Przypomina sobie na przykład dzień, w którym przestała tańczyć. Do szałów w ogóle zawsze byłam mało skłonna, a bawiłam się po raz ostatni w życiu, mając lat 18. Na wielkim balu, wydawanym ku czci mojej osoby przez jednego z krewnych.
Nie znałam wtedy prawd świata i życia. Miałam suknię różową i brylanty we włosach. Tańczyłam z rozkoszą podlotka, któremu czynią owacje. I to był ostatni mój bal. Trudno powiedzieć, dlaczego teraz Eliza sobie o tym przypomina. Może dlatego, że ten, tamten dzień jest, był tak oszałamiająco jasny. Dlatego, że łąka tak pachnie, że doznaje się na niej zawrotu głowy. Może w taki dzień żal się robi troszkę, troszkę tego życia poważnego, przeżytego zawsze w obowiązku, zawsze z jakimś ciężarem, zawsze w korespondencji, w kłótni z wydawcami, w sprawach przyjacielskich i rodzinnych, w wielu smutkach, no bo wojna zwana styczniowym powstaniem, bo zesłania, bo unieważnianie małżeństwa, bo niepewność, bo świat wtedy zmienił się tak jak nigdy wcześniej się nie zmieniał. Stawał się nawet tam, na Grodzieńszczyźnie, coraz szybszy, coraz bardziej gwałtowny, coraz bardziej brutalny, bo już wtedy wydawało się, że rwą się więzi między ludźmi. Tu dodać sobie możecie całą listę zmartwień, tych współczesnych, które my przeżywamy i które nie są wcale tak bardzo różne od zmartwień, które nosiła w swojej głowie Eliza Orzeszkowa lat 100 z wielkim okładem. Możecie przez chwilę, możemy współodczuwać z tą wędrowniczką, tak żywo czującą świat. A jednak to jest, był ten, tamten dzień, że chciało się więcej życia. Rzadko trafiać się może, aby życie czyjeś było i tak zarazem bezgranicznie samotne i zarazem takim tłumem ludzi napełnione, jakim jest moje. Zastanawiam się nad tym, czy Eliza Orzeszkowa mogła myśleć o czymś, co sprawia jej przyjemność. I myślę, że to jest takie moje opowiadaczki prawo, żeby jej tę przyjemność sprawić. I żeby jej dać tamten dzień z wieloma przyjemnymi myślami. I to jest też wasze, słuchaczy i uczestników tej wędrówki, prawo, żeby z nią w tych dobrych myślach być. O czym myśli Eliza? O jakich przyjemnościach? No dobrze, pozostańmy na poziomie wysokiej przyzwoitości, jednak niech to będzie, że o przyjaźni. Niech to będzie, że o przyjemnościach przyjaźni i o pisaniu listów i odbieraniu listów, które rozjaśniają ten ciemny czas. I myślę, że na nasze głowy, które też są nieźle skołatane, dobrze zrobi myśl, że ludzie tak mogli do siebie pisać, że tak się mogli do siebie zwracać. Pamiętam cię, Mario, wybornie, tak jak gdybym wczoraj jeszcze siedziała obok ciebie na długiej czarnej ławie, za długim czarnym stołem naprzeciw czarnej brzydkiej tablicy. Byłaś małą dziewczynką z płowymi włosami dookoła białej i świeżej twarzyczki. W zielonym mundurku było ci do twarzy i wiele z nas zazdrościło ci falistych kędziorów, w jakie układały się twoje włosy, to wspomnienie nastoletniości u sióstr Sakramentek w Warszawie. Albo moja droga, nigdy niezapomniana, choć wiecznie oddalona. Albo dziwne przeznaczenie chciało, abyśmy z wielu względów do siebie podobne i kochające się pozostały zawsze sobie dalekie, bo ja cię bardzo kocham. I wierzę, że ty dla mnie masz ciepło w myślach i w sercu. Albo napisz do mnie, droga, w jakiej wolnej chwili, trochę dłużej, co u ciebie. Bo jeżeli uwielbiam cię jako poetkę, to kocham cię też serdecznie jako kobietę. Wszakże my obie
To wyjątki z kolei zwykłych, wytrącone, te stworzenia porodzone strojgiem oczu na podziw ludziom i na żer boleściom. Albo taki wyraz serdecznego niepokoju. Wczorajsza kartka, za którą ci dziękuję, wybawiła mnie od troski. W zamieszaniu podróżnym zgubiłam adres twój i już nie wiedziałam, co robić, aby nić pomiędzy tobą i sobą odnaleźć. A teraz piszę co prędzej. Istniały czasy przed Messengerem. Albo masz słuszność. Czasy są nad wyraz smutne. Albo, i to jest chyba najpiękniejsze, promienna siostro. No to idźmy z nią dalej. Z nią i już może z Marią Konopnicką. Niech sobie idą we dwie tą nadniemańską łąką. Równinę przeżynały drogi białe i trochę zieleniejące od rzadka porastającej je trawy. Ku nim, niby strumienie ku rzekom, przybiegały z pól miedze, całe błękitne od buławatków, żółte od kamioły, różowe od dzięcieliny i smułek. Z obu stron każdej drogi szerokim pasem bielały bujne rumianki i wyższe od nich kwiaty marchewnika. Słały się w trawach fioletowe rochule, żółtymi gwiazdkami świeciły brodawniki i kurze ślepoty. Liliowe skabiozy polne wylewały się ze swych stulistnych koron. Chwiały się całe lasy słabej i delikatnej mietlicy. Kosmate kwiaty babki stały na wysokich łodygach, rumianością i zawadiacką postawą stwierdzając nadaną im nazwę kozaków. Za tymi pasami roślinności dzikiej cicho, w cichej pogodzie stało morze roślin uprawnych. Żyto i pszenica miały kłosy jeszcze zielone, lecz już osypane drżącymi rożkami, których obfitość wróżyła urodzaj. Idzie Eliza i może już nie tak bardzo myśli, bo w głowie jej brzęczy, dźwięczy wiersz Marii. Znacie to uczucie, kiedy nie można czegoś odgonić, odpędzić, bo to idzie z nami i wyznacza rytm, chociaż to jest rytm, którego wcale nie znamy i on w ogóle nie jest z tego miejsca, w którym jesteśmy, tylko gdzieś skądś inąd. Ale ten wiersz to jest przecież wiersz na dziś, to znaczy na tamten dzień, ale też na dziś, bo go sobie tutaj, dzisiaj przywołujemy. Moc życia, żar czynu, na mir i bój, piastowe my pszczoły, piastowy my rój. W kropli my miodu niesiemy w nasz ul, prastarą i woń rodu, co wiedzie się z pól. I słodycz my pieśni sączymy w serc zdrój, piastowe my pszczoły, piastowy my rój. Co jej ma
jest jedna z rzeczy, których się dowiedziałyśmy, układając tę opowieść. Ta mianowicie, że Maria Konopnicka była znakomitą autorką kołomyjek. I doskonale się jej teksty sprawdzają, chociaż nikt nie wie, jak te melodie, jak te rytmy wędrują między różnymi miejscami świata. Tak. Wezmę sobie czarną brewę do mego futoru. Będą szlipy nam szumiały każdego wieczoru. I jeszcze jest jedna rzecz, którą sobie w czasie tego spaceru przypomina Eliza, a może one już są tam we dwie i po prostu o tym rozmawiają. O pewnym marzeniu, które miała Maria i napisała o tym w jednym z listów. Zazdrościmy ci bardzo, Elizo, twego cichego ogrodu i tych kasztanów starych i złotych. Bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieć choćby jedno swoje drzewo. Bo to się zdaje nic. A to rzecz ogromnie duża mieć takie drzewo i tyle ziemi, ile ono obejmuje korzeniami. Ja już nawet miałam zamiar kiedyś układać się, traktować o kupno takiego dębu gdzieś na skraju lasu albo sosny. Ale odstraszyła mnie myśl, że obcy człowiek, nie wchodzący w moje uczuciowe pobudki, miałby to za niemądrą egzaltację. I tak się skończyło tylko na zamiarze. I przypomina sobie Eliza Orzeszkowa swoją odpowiedź. Moja droga Mario, to co napisałaś o pragnieniu posiadania jednego drzewa i tyle ziemi, ile to drzewo korzeniami obejmuje, przeszyło mi serce. I przypomina sobie o tym, że to się przecież stało. Że to się przecież wydarzyło, że takie rzeczy czasem się spełniają i że w tym domu, który naród polski ze składki kupił poetce Marii Konopnickiej i w roku 1903 na jubileusz 25-lecia jej twórczości tenże dom jej ofiarował w Żarnowcu, na podwórzu tego domu rosła taka lipa. Opisywana potem w licznych kurierach i tygodnikach. Lipa tak potężna i rozłożysta, że mówiono o niej nawet, że może pamiętać czasy Jana Kochanowskiego, chociaż gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Czarnolas, a gdzie podkarpacki Żarnowiec. Zastanawiałam się nad tym, czy to powiedzieć, ale ta fraza sama jakby ciśnie się do ust. I nie sposób się z nią rozprawić, trzeba ją po prostu powiedzieć i mieć ją już za sobą. Wielka lipa kultury polskiej. I ona jest w różnych miejscach. W różnych miejscach się pojawia, wędruje z nami. I może rzeczywiście to jest to drzewo, spod którego wypływa poezja. To jest to drzewo, które syci, karmi, uzdrawia. I daje człowiekowi takie poczucie, że ma dom, że gdzieś mieszkał. I może jest w tej opowieści jeszcze jedna rzecz, taka, która sprawia, nie uwierzycie, że Eliza Orzeszkowa zaczyna teraz już nie tylko iść, ale tak jakby podrygiwać. Tak jakby lekko tanecznym krokiem. Ciągnie oczywiście w taką stronę, prawda? Sama zresztą Orzeszkowa opisała to w powieści Nad Niemnem, w tej fantastycznej scenie, kiedy, pamiętamy to z lektur szkolnych, kiedy Justyna Orzelska idzie do pracy w polu i idzie do pracy w polu w gorsecie. Ten gorset ją ciśnie. Kobiety ze wsi się z niej śmieją, ale życzliwie się z niej śmieją. Więc Justyna Orzelska, bohaterka Nad Niemnem, rzuca gorset. Uwalnia się jako wolny człowiek, idzie pracować w polu. Więc moglibyśmy teraz Elizę Orzeszkową wyswobodzić na dobre. I powiedzieć, i oto Eliza Orzeszkowa zrzuca gorset i krynolinę. I idzie na bosaka,
i rozpuszcza włosy. Ja bym jednak uznała, że to, że Eliza Orzeszkowa pozostaje w butach, ale podwija lekko rąbek sukni i idzie tanecznym krokiem. Rozpuszcza włosy, niech będzie, wielkie, siwe włosy białoruskiej znachorki. Niesie wiecheć dzikich ziół, pachnących, bogatych. I myśli, idąc tak, tanecznie, o wielkich mocarzach tego świata i o tym, że oni wszyscy się kiedyś skończą, że to, co zostaje i to, co zawsze wraca, to jest wielka siła życia, które zasypia, schodzi głęboko do ziemi, a potem rośnie, rośnie wysoko i śpiewa Eliza Orzeszkowa, nadniemeńska bachantka, śpiewa tę pieśń, którą wszyscy znacie. Ona, młodsza siostra Mickiewicza. Zbrodnia to niesłychana pani, zabija pana, zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przy ruczaju grób lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa, rośni kwiecie wysoko jak pan, leży głęboko jak pan, leży głęboko tak pan, rośni wysoko, rośni kwiecie wysoko jak pan, leży głęboko jak pan, leży głęboko tak pan, rośni wysoko. Trawy łąkowe, miedze błękitne od bławatków, żółta kamioło, różowa dzięcielino i smułko. Rośni kwiecie wysoko jak pan, leży głęboko jak pan, leży głęboko jak pan, rośni wysoko. Biały rumianku, smukły marchewniku, fioletowa rochuno, brodawniku żółta gwiazdo. Rośni kwiecie wysoko jak pan, leży głęboko jak pan, leży głęboko tak pan, rośni wysoko. Kosmaty kwiecie babki, liliowa, miodowa, skabiozo, delikatna mietlico, jaskrawy rzepaku. Rośni kwiecie wysoko jak pan, leży głęboko jak pan, leży głęboko jak pan, rośni wysoko. Gorzkie goździki, wesołe dzwonki leśne, dzikie grusze, krzywe wierzby, samotne słupiaste topole. Rośni kwiecie wysoko jak pan, leży głęboko jak pan, leży głęboko jak pan, rośni wysoko. Wszystkie kwiaty i zioła, domowe drzewa waszej pamięci, wszystkie kwiaty i zioła, domowe drzewa waszej pamięci, rośni kwiecie wysoko jak pan, leży głęboko jak pan, leży głęboko tak pan, rośni wysoko, rośni kwiecie wysoko jak pan. Rośnij i niech prędko nastanie dzień letni i świąteczny.
gdy wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało i śpiewało. To jest koniec historii, ale nie koniec. Ponieważ jest jeszcze przed pierwszymi przymrozkami, a jak poucza ballada Adama Mickiewicza Lilię, jeśli przyjrzymy się jej pod kątem wiedzy botanicznej, rośliny cebulowe, to jest ta ballada w ogóle o miłości kobiet słowiańskich do roślin cebulowych i o tym, że pragnienie ich sadzenia jest ponad wszystko. Rośliny cebulowe sadzi się jesienią przed pierwszymi przymrozkami, one zasypiają, przesypiają zimę, a potem na wiosnę wyrastają i nam kwitną. Nie mam dla was lilii, ale mam krokusy i tulipany. Weźcie je i zasadźcie, gdzie uważacie, że powinny wyrosnąć. I to jest o tym, że cała ta historia jest prawdziwa, bo one naprawdę, naprawdę zakwitną. A wtedy, kiedy zakwitną, to może, myślę, mam nadzieję, życzmy sobie tego, będzie ten dzień jasny, naprawdę jasny dla nas wszystkich. To tyle.